Witam w kolejnym odcinku podcastu Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj słuchajcie jeden z tych wyjątkowych odcinków, bo audiobook i tym razem chcę Wam opowiedzieć o całej serii książek dla wieku mniej więcej 8-12 lat. Konkretnie chodzi o Szkołę Magicznych Zwierząt. Jak nagrywam ten odcinek, ukazała się właśnie 9. już część. Ja natomiast skupię się na opowiedzeniu Wam o wszystkim, o tym, na czym polega ta seria. Wiem, że teraz jest też film, więc można też uciec do serialu, spróbować. Natomiast ja zachęcam do posłuchania w audiotece. Czyta Maria Seweryn, więc to jest coś fantastycznego, a też jest to taka seria, która mam wrażenie, może pomóc bardzo wielu dzieciom w różnych sprawach. Myślę, że Szkoła Magicznych Zwierząt to jest taka opowieść do posłuchania dla wszystkich, którzy, wiecie, no niekoniecznie lubią szkołę, natomiast lubią zwierzęta i lubią odrobinę magii. I myślę, że to jest książka dla tych, którym czasem się wydaje, że świat ich, wiecie, nie do końca rozumie. I żeby Was wprowadzić w historię, wyobraźcie sobie taką scenę. Jest zima, jest śnieg, lód trzaskający mróz dookoła. Do stada pingwinów podchodzi człowiek i pyta, po prostu pyta ludzkim głosem, który z tych pingwinów chce z nim wyruszyć w podróż, który czuje się wyjątkowy, bo wie, że ma w sobie moc. I słuchajcie, cisza. Taka cisza kompletna, gdyby tam mogły być świerszcze, to by cykały świerszcze, po prostu cisza. Więc ten człowiek taki trochę zrezygnowany już ma odejść, ale nagle podchodzi do niego jeden pingwin i mówi mu, że tak, że dokładnie tak, że właśnie tak się czuje. Odwracają się i razem wyruszają w podróż. Taki jest początek, a ten człowiek, który rozmawiał z pingwinami, to jest pan Mortimer Morrison, który poszukuje i rozwozi po świecie magiczne zwierzęta. I oczywiście, że nie rozwozi ich do przypadkowych miejsc, tylko do dzieci, które naprawdę, ale to naprawdę potrzebują magicznych zwierząt. No i teraz możecie się zastanawiać, jak znaleźć takie dzieci. Ha! I tutaj właśnie do akcji wkracza siostra pana Mortimera, która jest obecnie nauczycielką, mówimy o niej panna Cornfield, i uczy w szkole Winterstone, no właśnie, jako ta nowa nauczycielka, i ona ma takie postanowienie, że będzie prowadziła swoją klasę tak, by było wesoło, ciekawie i żeby, uwaga, rzadko się to zdarza w szkołach, dzieci czuły się szczęśliwe. Pan Mortimer, czyli jej brat, często pisze do niej różne listy, opowiada, gdzie aktualnie przebywa i jakie zwierzęta spotkał, jeśli chodzi o właśnie magiczne zwierzaki. I od czasu do czasu odwiedza szkołę. I w tej pierwszej części to jest tak fajnie wszystko opisane. Tego pierwszego dnia przyjeżdża swoim, no, niezwykłym autobusem i chce podarować zwierzęta ich dzieciom. Ich weźmy na razie w cudzysłów, bo tak naprawdę jeszcze te zwierzęta nie wiedzą, do kogo będą należały, w czyje ręce powędrują. I żeby Wam to uzmysłowić, jak to jest, no które zwierzę do kogo ma iść, technicznie wygląda to tak, że jedno zwierzę przynależy do tylko jednego dziecka i nie każdy w klasie od razu dostaje swojego zwierzaka i, co bardzo ważne, to już wcześniej wspominałam, te zwierzęta wędrują do dzieci, które ich potrzebują, czyli nie można na zwierzę zasłużyć dobrymi ocenami, super zachowaniem czy czymkolwiek innym, bo to nie jest nagroda za dobre sprawowanie. Magiczne zwierzęta dostają dzieci, które mają taką potrzebę. No i teraz kto o tym decyduje? Myślę, że decyduje o tym tajemniczy pan Mortimer, ale mam też podejrzenia, że on to robi w porozumieniu ze swoją siostrą, no bo jednak ona jest nauczycielką i ona zna te dzieci w klasie najlepiej. I w każdej części, a tak jak wspomniałam, jest już kilka tych książek, przyglądamy się bliżej konkretnym dzieciom. Ale muszę Wam jeszcze powiedzieć o samych zwierzętach, bo one są też bardzo niezwykłe. Bo wyobraźcie sobie teraz taką scenkę, że dziecko
dostaje zwierzę, czy to szympansa, czy żółwia, czy lisa, i przychodzi do domu z magicznym zwierzęciem. Co na to rodzice? No i właśnie tutaj jest to tak rozwiązane, że jedno konkretne dziecko, do którego przynależy to zwierzę, ono widzi je jako prawdziwe zwierzę, może z nim rozmawiać, natomiast cała reszta widzi to zwierzę jako pluszaka, więc nie może z nim rozmawiać, jest to po prostu zabawka, więc dziecko przychodzi ze szkoły z pluszakiem, jakimś tam właśnie zwierzakiem. No i oczywiście, że z takim zwierzakiem można sobie spokojnie przemaszerować przez pół miasta ze swoim magicznym szympansem, i nikt nawet nie zwróci na to uwagi. Jednak właśnie wszyscy wtajemniczeni wiedzą, chociaż wiadomo, że nie słyszą wszystkich zwierząt, wiedzą, że dzieje się magia, i to jest właśnie, to jest też bardzo ważne, żeby dzieci dochowały tajemnicy. Nikt postronny nie może się dowiedzieć o tym, że w klasie panny Kornfield dzieci dostają magiczne zwierzęta. I właśnie proponowałabym zacząć słuchanie od pierwszego tomu i iść sobie po kolei, dlatego że właśnie w pierwszej części dostajemy te wszystkie informacje, poznajemy niemal całą klasę. No i właśnie, to są też książki, w których mamy bardzo, bardzo dużo o relacjach rówieśniczych, i jak to w każdej książce bywa, są dzieci na przykład bardzo śmiałe, są dzieci hałaśliwe, są też takie wycofane, są tak zwane kujony i wiele innych postaci. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że przyczepianie takich etykietek, że złośliwy i że kują, to nie do końca jest fajne. Natomiast no tutaj po pierwsze w żadnej podstawówce nie uniknie się tego, nie ma takiej opcji, a po drugie to jest tak, że te charaktery, one muszą tutaj być takie bardzo dookreślone, żebyśmy my wiedzieli, jakie zwierzę do kogo powędruje, jak się kto zachowuje, i znowu podkreślam, że to nie są zwierzęta w nagrodę za dobre sprawowanie, więc nie należy się spodziewać, że dla tych właśnie najwspanialszych, najcudowniejszych i najspokojniejszych, takich bardzo szkolnych uczniów powędrują zwierzęta w pierwszej kolejności. Nie, dlatego że właśnie ci wszyscy z tymi trudniejszymi etykietkami, oni też potrzebują wsparcia, i myślę, że często właśnie do nich w pierwszej kolejności zwierzaki wędrują. W pierwszej części poznajemy na przykład Idę, która jest nową w klasie, zresztą jest nową w mieście i bardzo pragnie jakby dopasować się do klasy, ale jednocześnie nie chce rezygnować z siebie, chce pozostać sobą. Ona podkochuje się, no właśnie, w zarozumiałym Joe, który zgrywa takiego klasowego playboya, takiego luzaka, ale no właśnie, z tymi swoimi etykietkami my poznajemy tę postać trochę bliżej i okazuje się, widać to drugie dno, które jest bardzo ważne, że Joe nie ma w domu lekko, ale o tym dowiemy się oczywiście później. Na razie on jest taki, haha, figo fago. Jest też, słuchajcie, taka wredna, złośliwa Helena. Często w klasie zdarza się taka postać, wiecie, mean girl, to jest właśnie Helena, która od razu zaczyna dokuczać Idzie. Wyśmiewa jej strój, wyśmiewa w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o nową. I można się zastanawiać, ha, czy ta Helena potrzebuje magicznego zwierzaka? No właśnie, no po wysłuchaniu pierwszej części stanie się jasne, że tak. Czyli za każdą tą postacią stoi jakaś jeszcze inna historia i my ją poznajemy. I chcę się jeszcze chwilkę skupić na tych magicznych zwierzętach, dlatego że to jest bardzo fajny pomysł, bo po pierwsze w tych książkach odnajdą się, no myślę, że czytelnicy, bo w każdej klasie mamy właśnie taką Helenę, mamy taką Idę, Joe i tak dalej, i tak dalej. W każdym tomie my poznajemy kolejne postacie z tej klasy, więc będzie coraz więcej, więcej charakterów do poznania, ale te magiczne zwierzęta, one są taką bezpieczną przystanią w sumie dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Czasem właśnie to, co podkreślałam, dla tych, których zachowanie oceniamy jako nieciekawe, bo one pomagają, wiecie, wydobyć to, co jest do przepracowania i zrozumieć i w zasadzie przepracować. Ale też dzieci czują się bezpiecznie, bo mogą tym zwierzakom powiedzieć wszystko prosto, z serca, to wiedzą, że to są zwierzęta dla nich specjalnie przypisane im, takie, można powiedzieć, dopasowane bratnie dusze, więc też nikt nie może usłyszeć, co zwierzęta mówią, więc zdejmujemy z dzieci ten ciężar, że a, ktoś wygada mój problem, moją tajemnicę. Poza tym od razu wiadomo, że te zwierzęta są bardzo lojalne, bo zostały specjalnie tym dzieciom podarowane, więc ten taki aspekt przyjaźni i lojalności i zaufania jest tutaj bardzo, bardzo fajnie zbudowany. I na przykład
W pierwszej części poznamy też, a propos Igi, poznamy rozmarzonego Beniego, ponieważ to właśnie z nim Iga usiadła w ławce pierwszego dnia w szkole. I też jeśli myślicie, że o, usiedli i się po prostu porozumieli, nie do końca tak jest. Były między nimi nieporozumienia i różne niesnaski. Tak samo zresztą, jak porozumiewają się między sobą magiczne zwierzęta, czyli inni ludzie nie mogą ich widzieć oprócz tego jednego dziecka, ale zwierzaki między sobą, jasne, że mogą rozmawiać, i mogą się kontaktować. I to jest też tak, że no, one mają swoje charaktery i mają swoje przemyślenia i swoje pomysły, więc też, żeby pomóc tym dzieciom, czasami wpadają na swoje własne plany i własne pomysły, więc to są też takie dodatkowe, osobne wątki, które sprawiają, że ta akcja jest naprawdę wartka. I w każdym kolejnym audiobooku poznamy następne zwierzęta i następne dzieci. To są tak mniej więcej 2-3 osoby na książce, jeśli chodzi o właśnie dopasowanie zwierzaka do dziecka, więc jak się domyślacie, z każdym kolejnym tomem ta klasa się rozbudowuje, nie o dzieci, ale właśnie o kolejne przeżycia i o kolejne zwierzęta. I teraz komu może spodobać się ta historia? No ja myślę, że dzieciom, tak jak wspomniałam, które lubią magię i które lubią zwierzęta i które są akurat na etapie takich różnych rówieśniczych relacji, budowania ich czy rozpoznawania ich, więc to na pewno. Oczywiście spodoba się dzieciom, które mają świat wyobraźni bogaty i również rozbudowany, ale też spodobają się wszystkim dzieciom, które napotykają najróżniejsze kłopoty w związku właśnie z byciem w szkole, z kolegami. Magiczne zwierzęta pomagają zdecydowanie w integracji, ale też pomagają zrozumieć siebie. To jest bardzo ważne. Na przykład w tej pierwszej części Beni chciał być dobrym sportowcem, zależało mu na tym, ale jakoś nie mógł się zorganizować, przemóc, nie mógł z siebie wydobyć tego, powiedzmy, hartu ducha, który jest potrzebny, aby być dobrym sportowcem, wykrzesać z siebie pokłady energii, którą trzeba nakierować właśnie na sport. I on dostaje żółwicę, bardzo, bardzo mądrą, wieloletnią żółwicę i można sobie pomyśleć, ej, no ale żółwica to nie jest takie bardzo sportowe zwierzę, ale właśnie tutaj przecież nie chodzi o to, żeby ona z nim skakała, biegała i go trenowała, tylko żeby z nim rozmawiała i właśnie przez rozmowę żółwica pomaga Beniemu osiągnąć cel, na którym mu zależało. I w każdej książce, w każdej tej historii posłuchacie, w przypadku audiobooka, posłuchacie o też różnych takich dodatkowych wątkach, bo mamy tutaj na przykład przedstawienie szkolne, mamy to, co wspomniałam z Benim, zawody sportowe, mamy noc czytania książek, jest nawet nocne włamanie do szkoły, bo no i tutaj właśnie trochę inspirowane pomysłami zwierzaków, więc mam nadzieję, że spodoba Wam się ta książka, spodoba Wam się też audiobook czytany przez Marię Seweryn. Posłuchajcie po prostu fragmentów w audiotece, bo one tam są zawsze darmowe i można po prostu kliknąć, włączyć i wiedzieć, czy ta historia jest dla mnie, czy mnie wciągnęła, czy niekoniecznie. To jest bardzo fajne, że można sobie tak po prostu zdecydować. A ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.